Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia na antenie Telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu w studiu Telewizji Republika. Pan poseł Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam serdecznie. I na łączeniu pani profesor Joanna Senyszyn, Lewica. Witam z panią profesor. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka Konfederacji. Witam panią. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I jest z nami pan poseł dzisiaj Michał Wójcik, Suwerenna Polska, były wiceminister sprawiedliwości. Witam pana ministra. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Szanowni państwo, no, w tym tygodniu duża demonstracja rolników w centrum Warszawy. Nie wpuszczono sprzętu rolniczego, bo z obawy chyba przed tym, co może się dziać. Ten protest, no, gdyby sobie wyobrazić, każdy z tych rolników, którzy przyjechali do Warszawy, przyjechałby traktorem, no to zaorane. To zaorane, tak. Pan Fogiel tutaj dopowiada. Odbyło się też spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. No, zobaczmy materiał, co na tym spotkaniu się zdarzyło. To trwało, ale skoro ja przeżyłem to spotkanie, to i wy jakoś, mam nadzieję, daliście radę. Protestujący, niezależnie od tego, że czasami nawet mają różne poglądy w różnych sprawach. Jak wiecie, no nie wszyscy, delikatnie powiem, nie są moimi fanami. Ale mają bardzo silne argumenty. Propozycje rozwiązań nie są może jeszcze spójne. Być może niektóre oczekiwania są bardzo wygórowane, bo dotyczą jednak zmiany polityki Unii Europejskiej w pierwszym rzędzie. Muszę powiedzieć, że coś, co jest dla mnie bardzo poważnym zobowiązaniem, to nie jest łatwe zadanie. I to wynika z przekonania moich rozmówców, że jestem w stanie wynegocjować coś w Brukseli Unii Europejskiej, czyli o zmianę stanowiska Unii, jeśli chodzi o wolny handel z Ukrainą, ale także jeśli chodzi o sankcje czy embargo na produkty rolne rosyjskie, białoruskie. Ci, którzy wyszli na początku spotkania, no, to powiem wprost, ja nie wiem, jakie są ich postulaty i czego chcą. Jeden z uczestników powiedział, że jest Solidarności i że żąda, żeby TV Republika była na sali, chociaż media nie uczestniczyły w tym spotkaniu, i żeby wpuścić byłego ministra Gabriela Janowskiego, który gdzieś w kuluarach tam chciał być też wpuszczony. No i znowu Telewizja Republika jest wszystkiemu winna. Tutaj sprostować trzeba pana premiera Tuska. Telewizja Republika nie została wpuszczona tam, gdzie były wpuszczone inne media. Ale zaczniemy od gościa w studio. Panie pośle, w innej wypowiedzi pan premier Tusk powiedział, że bardzo się cieszy z tego spotkania. No bo się dowiedział, jakie są postulaty. No, jak był na nartach, to mógł rzeczywiście nie słyszeć o tym, o czym wiedzą wszyscy w Polsce już od dłuższego czasu. To prawda, chociaż nawet będąc bardzo łaskawym w ocenie, to nawet na nartach, gdzie on tam był, czy we francuskich, czy w włoskich Alpach, gdyby spytał tamtejszych rolników, to przynajmniej pewnie część postulatów by poznał, bo to nie jest sytuacja tylko polska. U nas oczywiście jest ta kwestia niebezpieczeństwa zalewu rynku produktami z Ukrainy, ale przecież protesty rolnicze są w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej i Donald Tusk przez długi czas je bagatelizował, udawał, że nie ma problemu. No to ten wyjazd na narty był taką wisienką na torcie tego nie przejmowania się problemem. No tak, cały kraj strajkuje, a premier jest. A premier Tusk hyc na narty i panie Kosiniak, niech pan zarządza, bo przecież było posiedzenie rządu pod przewodnictwem wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Więc najpierw próbował ignorować, kiedy nie da się zignorować, no to trochę tak, jak mówi, że się bardzo cieszy ze spotkania, to trochę tak, jakby no, nie wiem, mieszkaniec bloku zalewał notorycznie sąsiadów, a kiedy oni przyszli z pretensją, to on się bardzo mówi, że on się bardzo cieszy z ich wizyty. Oczywiście to spotkanie było taką próbą ucieczki do przodu, a równocześnie no, było zagrywką PR-ową. Zresztą to było widać w tych wypowiedziach. To jest cały Tusk, który
z jednej strony kokietuje dziennikarzy, jak to strasznie cierpiał na tym spotkaniu i się z nimi solidaryzuje, że na pewno oni też. Próbuje dyskretnie pokazać, że ci jego rozmówcy to tacy są niezbyt poważni, że mają różne oczekiwania, czasami sprzeczne. No przecież tak naprawdę to jest clue tego, co słyszeliśmy przed chwilą. No po czym mówi, że są oczekiwania, żeby on coś wynegocjował w Unii Europejskiej. No przepraszam bardzo. No Donald Tusk nam się reklamował przez całą kampanię jako człowiek, no, który w Unii Europejskiej ma takie relacje, że trudno mieć lepsze. A przepraszam bardzo, to Unia Europejska postawiła polskich rolników w tej sytuacji. To ale... Komisja Europejska nie robi nic, żeby te korytarze tranzytowe dobrze działały. Nie wspiera finansowo rolnictwa europejskiego. No, tak naprawdę pozwolono na to, bo to była decyzja 27 krajów unijnych, żeby zawiesić wspólną politykę rolną, bo rzeczywiście wszyscy się wówczas na to zgodzili z uwagi na ten kryzys związany z blokadą portów czarnomorskich. Tylko, że tak, dzisiaj już jest sytuacja zupełnie inna. No a poza tym istotą sprawy wówczas było, że robimy tranzyt i to jest sprawa europejska, a nie zostaje z tym Polska, Rumunia i Słowacja. W tych słowach przebrzmiała jeszcze inna kwestia, ośmiałam się stwierdzić, że kluczowa. Pani poseł Joanna Senyszyn, no bo Donald Tusk przyznał, że tak naprawdę decyzję w takiej sprawie podejmuje Unia Europejska, jak się wyraził pan premier, a nie polski rząd, w odróżnieniu od tego, co robił rząd Prawa i Sprawiedliwości, który po prostu wprowadził embargo, nie licząc się nawet z pozwami do TSUE, bo przecież taki też jest. Pani profesor, to my teraz będziemy zależeli od tego, co postanowią w Brukseli, mówiąc krótko. Taki jest paradygmat myślenia i postępowania tego rządu. Znaczy, jeżeli chodzi o protesty rolników, no to one właśnie częściowo dotyczą Zielonego Ładu, który wprowadza Unia Europejska, więc tutaj nie można się dziwić, że premier Tusk mówi, że nie wszystko zależy od Polski, bo w momencie, kiedy się wstępuje do jakichkolwiek struktur międzynarodowych, a Polska przecież od 2004 roku jest w Unii, no to... I od 2004 roku cła są wyłączną kompetencją Unii Europejskiej. Osobiście odpowiada za tę kwestię pan komisarz Dąbrowski. Ostatnio komisarz PiS-owski, który też nie. Za cła akurat odpowiada pan komisarz Dąbrowski, a w ogóle decyzję podejmuje Komisja Europejska in gremio, a nie żaden z komisarzy. Natomiast jeżeli chodzi o protesty rolników, to tutaj trzeba jasno powiedzieć, że oczywiście rząd Morawieckiego sobie z tym problemem od początku nie radził, dlatego że Polska została zalana ukraińskim zbożem i bardzo Tuska, wieloma różnymi... Ale strajki były, strajki są teraz, a nie i to na bezprecedensową skalę, a nie za poprzedniego rządu. Tak, rzeczywiście rolnicy, no był taki okres, że byli oczarowani PiS-em i uważali, że PiS nie dopuści do takiej sytuacji, do której naprawdę dopuścił. Bo to, że elewatory są pełne ukraińskiego zboża, no to stało już się wiele miesięcy temu. Także sytuacja jest trudna. Dlaczego? Dlatego, że zboże, czy w ogóle szerzej żywność, to jest nie tylko towar, ale to jest broń strategiczna. I każde państwo musi mieć własne zasoby, własną produkcję żywności, aby zapewnić taką fizyczną dostępność żywności w razie jakichkolwiek konfliktów. I rolnicy tutaj oczywiście mają rację, że nie można pozwolić do tego, żeby oni nie mieli gdzie sprzedawać zboża, a równocześnie... No dlaczego nie mają gdzie sprzedawać? Bo po pierwsze, no właśnie magazyny są pełne tego zboża, które pamiętamy jeszcze z czasów Morawieckiego, mówiące nazwano o tym, że...
technicznym zbożem. No, a takie te regulacje, pojęcie w ogóle pani, nie występuje. Pani profesor, a te regulacje mówiące o tym, że tam krowa, przepraszam, bąki puszcza, to się zmienia klimat, to nie mają z tym nic wspólnego. To jakoś to rolnicy znaczy tutaj, mają inne podejście do tego. To znaczy, to oczywiście są takie humorystyczne informacje rozpowszechniane o różnych unijnych regulacjach. Natomiast przede wszystkim chodzi oczywiście zarówno o hut przemysłowy, jako przemysłowy opas, które są dla środowiska szkodliwe. Tutaj nikt nie mówi o takim statystycznym rolniku, który w Polsce ma raptem koło 10 hektarów ziemi i który sobie produkuje zarówno trochę produkcji roślinnej, ma takie integralne gospodarstwo, ma także produkcję zwierzęcą, tylko my mówimy o ogromnych fermach przemysłowych, które oczywiście trzeba regulować także w Polsce. I także kiedy my mówimy o Ukraina no, tak protestuje, ale sobie jasno powiedzmy, że to, że w tej chwili Ukraina ma kłopoty z pozbyciem się zboża, to problem jest w mniejszym stopniu poszczególnych indywidualnych rolników ukraińskich, dlatego że tam też działają ogromne koncerny i to koncerny międzynarodowe, które na tym tracą. Prawie wyłącznie. Więc to trzeba patrzeć na to po prostu globalnie. Natomiast równocześnie Afryka głoduje, Daleki Wschód jest spragniony żywności i trzeba rozwiązać problem tranzytu, żeby to ukraińskie zboże mogło zapewnić mniejszy głód na świecie. Bo przypomnijmy, że 1 miliard ludzi z 8 miliardów populacji ludzkiej głoduje lub jest niedożywiony. Jest jeszcze duży problem rosyjskiej żywności, która zalewa również rynki europejskie, bo nie ma żadnego embarga. Embargo wprowadził jeden kraj, mianowicie Łotwa, na rosyjską żywność. Pani... Natomiast ja jedno zdanie jeszcze powiem. Ja z tej wypowiedzi premiera Tuska widzę, że jest bardzo zaniepokojony tymi strajkami i że wyraził jednak taką wolę rozmów i ich rozwiązania, więc myślę, że nastąpiło wkroczenie na pewną dobrą drogę i to się musi rozwijać. No, lepiej późno niż wcale. Pani rzecznik Ewa Zajączkowska-Hernik, i jak pani uważa, bo jest już ogłoszony kolejny protest w Warszawie 6 marca. To spotkanie takie udawanie rozmów tak naprawdę. Rolnicy mówią wprost, lanie wody. Tylko dolewa właśnie zamiast wody to oliwy do ognia dolewa. Jak pani widzi dynamikę tych protestów? Czy rolnicy dadzą się podzielić, tak jak widzieliśmy próbę takiego działania podczas tego spotkania? No mam nadzieję, że rolnicy nie dadzą się podzielić, bo to rolnicy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Żywność jest potrzebna każdemu z nas, każdy z nas potrzebuje jeść i nie możemy pozbawić się produkcji żywności, nie możemy doprowadzić do tego, że produkcja żywności zostanie wypchnięta poza granice Unii Europejskiej, a do tego obecnie prowadzi cała polityka Komisji Europejskiej, oparta chociażby właśnie na Zielonym Ładzie. Bo panie redaktorze, szanowni państwo, Zielony Ład to jest nic innego jak osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jednym z elementów Zielonego Ładu jest między innymi strategia od pola do stołu, która mówi o tym, że rolnicy będą 25% swoich gospodarstw przeznaczać pod uprawę ekologiczną, która w tym momencie jest jeszcze całkowicie nieopłacalna, jest dotowana z budżetu unijnego. I cała ta polityka neutralności klimatycznej doprowadzi do tego, że my będziemy uzależnieni od zewnętrznych dostaw żywności. To jest strategicznie skrajnie niebezpieczne zjawisko, bo mamy przykład pandemii, gdzie zostały zrywane łańcuchy dostaw i to nasi rolnicy po prostu wejdę w słowo, ale taka strategia bardzo korzystna dla niektórych krajów Unii Europejskiej, bo w zamian za te kotlety, co mają tam na przykład z Argentyny przypływać, będą wysyłane samochody, Mercedesy i inne tam. O, panie redaktorze, nie patrzmy tak daleko na państwa Mercosur. Spójrzmy, co się dzieje na Ukrainie, bo wypchnięcie produkcji żywności na Ukrainie
Ukrainie, przynosi zyski wyłącznie właśnie zagranicznym agroholdingom, które na Ukrainie wykupiły ziemię i rozwijają swoją produkcję rolną. To są agroholdingi niemieckie, to są agroholdingi holenderskie, belgijskie, amerykańskie i to te agroholdingi zarabiają na tym, że produkują żywność i będą ją eksportować. To, że Donald Tusk, premier Donald Tusk jest obecnie zaniepokojony strajkami. Wejdę jeszcze raz, przepraszam, bo przytoczę przykład takiego holdingu, bo mam tutaj konkretne dane. Firma MHP zarejestrowana na Cyprze, 360 tysięcy hektarów eksportuje mięso, kurczaki, jaja, cukier, zysk operacyjny 2,6 miliarda euro. To są takie 28 tysięcy pracowników. To za Financial Times cytuję takie dane. Bardzo proszę. To są, panie redaktorze, gigantyczne agroholdingi, które zarabiają ogromne pieniądze i zalewają nasz rynek, bo my cały czas mówimy o zbożu, ale to nie tylko zboże napływa do Polski, również napływa drób, napływa cukier, napływa miód, napływa spirytus, napływają owoce mrożone i warzywa. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, tak jak powiedziałam, jeżeli my uzależnimy się od zewnętrznych dostaw żywności, bo po prostu polscy rolnicy nie są w stanie wytrzymać pewnej presji, bo z jednej strony mają presję ze strony Komisji Europejskiej, która narzuca na nich Europejski Zielony Ład i te wszystkie zobowiązania. Teraz mówi co prawda, że z części się wycofuje, to ugorowanie 4% ziem no, odwlecze powiedzmy na rok, ale to, panie redaktorze, jest wyłącznie gra na czas. I do czego zmierzam? Dlaczego Donald Tusk jest teraz zaniepokojony protestami rolników? No bo wybory dlatego, idą. Że są wybory. Oczywiście, że tak. Są wybory samorządowe, są wybory do Europarlamentu i po rozmowie z rolnikami, którzy byli na spotkaniu z Donaldem Tuskiem, oni zdają sobie z tego sprawę, że są po prostu rozgrywani. To jest wyłącznie gra na czas. Do tego, panie redaktorze, o tyle niebezpieczna gra na czas, że obecnemu rządowi jest potrzebne bardzo duże poparcie zarówno w wyborach samorządowych, w wyborach do Europarlamentu, bo to jest pewien ciąg zdarzeń. Przed nami jest negocjacja zmiany traktatów unijnych i dlatego właśnie Komisji Europejskiej bardzo na rękę jest zmiana rządu w Polsce, bo no, śmiem twierdzić, że no, Donald Tusk nie będzie zbytnio sprzeciwiał się zmianom traktatów unijnych, a to już, panie redaktorze, bardzo mocno uderza w naszą suwerenność i w nasze bezpieczeństwo narodowe. Pan minister Michał Wójcik, panie ministrze, bo tu jest fenomen jeszcze inny, mianowicie skala poparcia tych protestów w całej Europie. Mój taki ulubiony przykład to jest przykład Holandii, gdzie z rolnictwa żyje 2,5% obywateli tego kraju. No a partia polityczna, która w wyborach uzyskała, ta powstała świeża, nowa partia rolników, hodowców, uzyskuje 18% już w wyborach, a skala poparcia oczywiście jest proporcjonalnie jeszcze dużo większa. Co się dzieje takiego w Europie całej, że ludzie już nie chcą słuchać o robakach, o tym, że krowa tam emituje, bo zresztą jak krowa emituje, to sarenki w lesie też emitują. Już nie będę podpowiadał dalszego ciągu logicznego takiego zdania. Pan minister Michał Wójcik. To pyta się pan, co się dzieje. To jest taka, można powiedzieć, wiosna ludów przetacza się przez Europę w różnych państwach z różnych przyczyn, bo w każdym państwie inne są tak naprawdę przyczyny tego, że rolnicy zdecydowali się na protesty, bardzo silne protesty. Inaczej trochę jest w Polsce, inaczej trochę w Niemczech, inaczej we Francji, inaczej w Holandii. Ale ci rolnicy ze sobą współpracują. I te postulaty, te dwa główne są takie same. Znaczy Zielony Ład do kosza, a dopiero potem zaczynamy rozmawiać. I to cały Zielony Ład, a nie tylko te specyficznie rolnicze rozwiązania. I druga to jest nieuczciwa konkurencja. Zarówno ta z Ameryki Południowej, jak i z Ukrainy. Głównie Zielony Ład to łączy, no bo ludzie się zorientowali, że to są wariactwa jakieś, które próbuje się nam narzucić. I przez Zielony Ład nie tylko dążenie do tej neutralności klimatycznej, o czym pani słusznie powiedziała, pani Ewa Zajączkowska, ale to jest próba narzucenia nam pewnych nawyków żywieniowych. Właśnie to jest kwestia
nie wiem, pleśniakowca lśniącego, który będzie promowany zamiast kotleta schabowego normalnego, tak? A rolnicy się zorientowali. Rolnicy są w... Ale co, rolnicy mają, przepraszam, jak dinozaury wyginąć? Czy... Właśnie tak, panie redaktorze. Państwo zawsze z tyłu gdzieś stoi za tym pieniądz. I to jest jakiś czynnik nakręcający pewne ruchy w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej nie liczono się kompletnie z tym środowiskiem. I to, co pan zauważył w Holandii, rzeczywiście to zmieniło scenę polityczną. Natomiast Unia Europejska musi zobaczyć, że te wariactwa, one naprawdę nie są akceptowane przez normalnych ludzi, no, zwykłych, normalnych ludzi. To, co tutaj było powiedziane, rolnicy żywią, żywili, żywią, będą żywili. I nikt nie może zmieniać sobie w taki sposób naszych nawyków żywieniowych. Nikt nie może nie szanować tego środowiska. Ale nie patrzmy tylko na Brukselę, patrzmy na Warszawę. Patrzmy na to, co się dzieje w rządzie. Bo ten rząd zderzył się z potężnymi protestami, ogromnymi, największymi od lat, jeżeli chodzi o rolników. Rolnicy powiedzieli, nie, nie zgadzamy się. Zobaczyli, że Tusk, wiadomo, to jest przebiegły polityk i tu pełna zgoda, że on gra na czas, 7 kwietnia, o ile pamiętam, mają być wybory samorządowe, więc on to odwleka w czasie. Siekierski jeździ, okrakiem siedzi, trochę wśród protestujących, trochę siedzi po stronie rządowej, Kołodziejczak jeździ, trochę okrakiem siedzi tu, z jednej już strony. Przestał jeździć, bo tam nie bardzo lubi słuchać, co mają rolnicy ludzie, do powiedzenia. Tak, zorientowali się. Ale proszę zwrócić uwagę, tak się nie da prowadzić polityki. Tusk jest politykiem doświadczonym, dobrze wie, że to jest ogromne zagrożenie. Dlatego, że do tych protestów będą dołączały kolejne środowiska. Leśnicy będą dołączali, górnicy. Ja jestem ze Śląska, więc tutaj się mówi o tym, że górnicy również dołączą. A oni nie rozwiązali tego sporu. Efekt tego spotkania to jest strajk 6 marca. Ja dziękuję bardzo rolnikom za to, że powiedzieli nie, nie zgadzamy się na to, co tu ma robić. Co ma tu zrobić? Szanowni Państwo, w minutę to może zrobić. Embargo na produkty z Ukrainy. W minutę to może zrobić. Może powtórzyć to, co zrobił z rząd Zjednoczonej Prawicy. Ale on tego nie zrobi. A wiecie Państwo dlaczego? Bo by się naraził. Naraziłby się tym, z którymi współpracuje w Brukseli. To by uderzyło w jego wizerunek. On tego nie zrobi po prostu. Więc będzie mydlił oczy nam wszystkim. Będzie grał na czas. Będzie mówił, że jest przyjacielem rolników i że to wina jest poprzedniego rządu. Nie jest wina poprzedniego rządu. Oni strajkują także przeciwko niemu, nie tylko przeciwko Unii, także przeciwko temu rządowi. Rządowi, który nie ma pomysłu na rolnictwo. Taka jest prawda. Pan poseł Radosław Hogiel coś jeszcze chciałby dodać, widzę. Tak, rzeczywiście to jest z jednej strony kwestia takiej niemożności, którą sam sobie Tusk narzucił. On się cały czas próbuje przedstawiać jako polityk taki właśnie europejski w odróżnieniu od tego, od tej złej Zjednoczonej Prawicy, co powoduje, że ma blokadę, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. My apelujemy od wielu chyba tygodni wręcz o przedłużenie, o nałożenie embarga. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie miał żadnych wątpliwości co do tego. To ja tutaj jeszcze jedno pytanie, to już chciałbym, żeby padło, bo to u naszej konkurencji na ekranie pokazano wagony wjeżdżające do Polski, które nie są plombowane. Znaczy dzisiaj to embargo na zboże na przykład obowiązuje, ale nie dotyczy oczywiście tranzytu, ale powinien taki wagon być oplombowany taką plombą elektroniczną. No problem w tym, że plomby są tylko nie na wagonach i stąd być może kłopoty z ceną zboża. Oczywiście powinny być plombowane. To też wprowadził jeszcze poprzedni rząd te zasady, bo rzeczywiście nikt nie ma nic przeciwko tranzytowi. Niech to zboże jedzie tam, gdzie jest potrzebne, tylko niech ono nie zostaje w Polsce. Zboże i inne produkty, bo mówimy rzeczywiście w pewien sposób trochę skrótowo. No ale to jest właśnie kwintesencja tego, co się dzisiaj dzieje. Co się zmieniło wraz z nowym rządem, bo regulacje prawne są takie same, tylko... No ale regulacji prawnych trzeba przestrzegać. No przypomnijmy, no regulacje prawne, że w Polsce trzeba płacić podatek, albo na przykład karuzele VAT-owskie są nielegalne, też się zasadniczo nie zmieniły między rządami
Platformy w latach 7-15, a rządami Prawa i Sprawiedliwości. Kara się zmieniła, tylko po prostu. Między grzywną a 25 lata latami kara pozbawienia wolności. I determinacja. I determinacja. Trzeba być zdeterminowanym, żeby działać w interesie Polski. A tu mamy do czynienia wyłącznie z mydleniem oczu, wyłącznie z cyrkiem politycznym. Wspomniany minister Kołodziejczak, który zamiast zająć się swoją pracą, jest ministrem, podlegają mu różne służby, może wymagać, to on jedzie i robi pokazówkę na granicy, gdzie biega między wagonami, wącha cukier, dobrze, że cukier, bo już nie idźmy w to. I to jest wyłącznie, to są wyłącznie działania PR-owskie, a nie ma woli podjęcia konkretnych działań. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, to o czym tutaj już lekko wspomnieliśmy, znaczy jest też bardzo duże lobby i stoją tutaj za tym bardzo duże interesy. Niemcy, którym się nie udało zostać hubem gazowym dla Europy, rosyjskiego gazu, bo Rosjanie finansowani przez niemieckie pieniądze rozpoczęli wojnę na Ukrainie, teraz chcieliby zostać hubem żywnościowym, właśnie między innymi z Ameryki Południowej. I to też jest niezwykle, niezwykle groźne. No, Polska była w tej dobrej sytuacji, że rzeczywiście my byliśmy w znakomitym stopniu żywnościowo samowystarczalni. I tego trzeba bronić, bo to jest rzeczywiście kwestia być albo nie być naszych obywateli. Ja muszę bronić czasu, taka moja rola. Ja jedno zdanie bym jeszcze chciała powiedzieć. Jedno, pani profesor. Nie zapominajmy, że protesty w całej Europie wynikają z tego, że od lat rolnicy mają niższy poziom życia niż ludzie w mieście i że wreszcie zaczynają się wszędzie przeciwko temu buntować. No, a pani poseł Jachira mówi, że wystarczy mieć pole, a pieniądze sami płyną, tak? Słyszeliśmy to jest właśnie opinia ludzi z miasta o tym, co jest na wsi. Ja pisałam. No, ale politycy to powinni jednak uważać, co mówią. To jest bardzo ciężka praca i bardzo wbrew pozorom stresująca, no bo kiedy jest urodzaj, to ceny spadają. A kiedy nie ma urodzaju, no to co z tego, że ceny są wysokie, jak nie ma co sprzedawać? I tu postawimy przecinek. Zapraszam Państwa na krótką przerwę.